czołem myślącym. Dzisiaj jako frontowcy damy ognia po tym polskim bezchołowiu. Przypominam, jest 3 września, sobota 21 po robocie. Interwencyjnie ostro, bo ciężko ścierpieć właśnie to polskie bezchołowie, z którym dzisiaj mamy, no dzisiaj, zawsze tutaj mamy do czynienia. Rzecz będzie dotyczyła węgla. No, nie będziemy już wszelkich truizmów powtarzać, że Polska na węglu stoi, niby miały być zasoby na 200 lat. No, a się okazuje, że potężna katastrofa, ponieważ co? Politycy, wszyscy z różnych partii politycznych, wszystkie rządy, związki zawodowe, tak, górnicze związki zawodowe, to najwięksi złodzieje, rozkradli. Do tego stopnia dochodzi, jak koledzy mówią, że przecież szefowie związków zawodowych i ci cwańsi to właśnie mają tam ze swymi rodzinkami składy, no bo cóż, w Polsce rodzina to jest coś najważniejsze, ale własna rodzina kosztem właśnie innych. No nie, taka dziwna mentalność tutaj. Dopóki taka mentalność, którą tępić będą frontowcy, będzie w naszym państwie, na naszej ziemi, dopóty będziemy żyć w upokorzeniu i będzie zawsze grozić nam jakaś mniejsza lub większa katastrofa. I teraz co się stało z węglem? Zobaczcie Państwo. Te wszystkie po prostu bezrządy, bezchołowie doprowadziło do tej obecnej sytuacji. Ale rok do roku, rok temu, tona węgla na tych rynkach międzynarodowych kosztowała, zobaczcie jak to wszystko jest kosztowne, kosztowała 70-80 dolarów za tonę, tak? Dzisiaj to jest 330 dolarów za tonę. Oczywiście węgiel trzeba kupić i do tej pory żeśmy kupowali z Moskwy, ze wschodu, z Kazachstanu, z Donbasu, tak, tak, poprzez Ukrainę z Donbasu, to trzeba sobie pamiętać i przypomnieć. I była określona logistyka w tym zakresie, tak? Czyli po prostu stacje przeładunkowe, bo szerokie, wąskie tory i tak dalej, sortownie. To nie jest tak, że sobie zmienisz nagle kierunek i możesz coś logistycznie przywieźć. No jeżeli ktoś tak myślał, to się pomylił. I to bardzo głęboko. No i co się okazuje? Że z tego kierunku poprzez logistykę tą zachodnią trzeba byłoby najpierw przygotować. Więc jest to niemożliwe. Mówimy o transporcie kolejowym. W związku z tym, no po prostu trzeba będzie sięgnąć po ten transport, który się znajduje na stronie wschodniej. No ale wiemy, co się stało. No przecież myśmy się obrazili, dołując własne górnictwo, zamykając własne kopalnie, obraziliśmy się przecież ostro na rynek wschodni, a do tej pory było wszystko w porządku, tak? I zamiast, tak jak Unia Europejska przyjęła sankcje na węgiel w stosunku do Federacji Rosyjskiej, czyli gdzieś tam w sierpniu, to myśmy już z 1 kwietnia powiedzieli, z dnia na dzień, nie bierzemy. Jeszcze firmy żeśmy wywalili, które miały ruski tak zwany węgiel, sankcjonowaliśmy. No i dzisiaj są skutki tej sytuacji, do której tak naprawdę ta antypolska polityka, antyracji stanu doprowadziła. No i co się... Aha, jeszcze bardzo ważna uwaga. Ten węgiel, który zakupujemy w tak wysokiej cenie, plus koszty logistyki, tak, trzeba jednocześnie, tak jak powiedziałem, przesortować na różne sorty. Także jeśli zakupimy kilkadziesiąt ton tego węgla, który jeszcze musimy przesortować, to trzeba pamiętać, że ten węgiel, który tak zwani indywidualni odbiorcy wezmą, to poprzez sortowaniu będzie to w granicach 40%. Czyli żeby uzupełnić te około 10 milionów ton, tak, to 40%, to pozostałe nie 10 milionów, tylko w granicach, no zobaczcie, co najmniej 20 paru milionów ton musimy zakupić. To jest jakiś horror. To jest jakiś horror, biorąc pod uwagę, że przecież węgiel, no leżymy jako państwo na węglu. Teraz następnym horrorem jest to, że po 3000 dopłacamy, rozdajemy kolejne jakieś pieniądze, tak? Kilkanaście miliardów. A następny rok, sezon 2022-2023, tak? A 2023-2024 to co? Zimy nie będzie? Ciepła nie potrzeba? Ten sam cyrk.
Przecież to jeszcze jest koniec, tak? Zamiast te kilkanaście miliardów obrócić, zainwestować, bo tam proces, żeby przodki uruchomić i tak dalej, wydobywać węgiel, no to trzeba niestety około 1,5-2 lat, czasami nawet więcej. W związku z tym kilkanaście miliardów natychmiast i w inwestycje związane z górnictwem i żadnej złotóweczki dzisiaj nie rozdawać pieniędzy, bo to się nam zwróci, zainwestowane środki, że będziemy mieć dostęp do tego węgla i węgiel będziemy mieć no, w miarę taki, żebyśmy mogli i do elektrowni, i do zakładów pracy, no i do indywidualnego ogrzewania się, tak? A my co? Rozwalimy, rozpieprzemy pieniądze, rozdamy. No bo dalej to co? A no chyba, że ktoś myśli, że to już jest ostatnia zima. Faktycznie. Na pewno rządom może to być ostatnia zima. Natomiast zastanówcie się Państwo, czy chcecie, żeby to była ostatnia zima dla Was. Ale to, co jest najgorsze w tym, to podłość. Podłość w życiu naszym publicznym. Niezwykła podłość. I zaraz Państwu to zobrazuję. Bo w ogóle to jest powodem do naszego dzisiejszej naszej tej dyskusji. I kochani, w Nowym Targu pan prezes Jarosław Kaczyński, pan premier, ostatnio wicepremier, ale to nie ma znaczenia, czy to jest rząd. To, o czym powiem i mówię, dotyczy wszystkich, no nie. Gdyby rządziło dzisiaj PO, dokładnie tak samo by się zachowywało, jak właśnie PiS, no i pan prezes Kaczyński. I pan prezes Kaczyński mówi dzisiaj o bardzo istotnej sprawie, właśnie o tym węglu. I Państwo posłuchajcie, a ja to... Tego naprawdę nie zabraknie. Walczymy o to wszędzie. Walczymy. Nie o zakup, bo zakup nie jest w tej chwili problemem. O to, żeby to można było dowieść i żeby to można było rozprowadzić. Używamy różnych dróg. Interweniujemy tam, gdzie są blokady. Bo na przykład była blokada, jeżeli chodzi o porty na Łotwie. Ryga, Widawa, tam można przywieźć wiele węgla. No ale blokowano nam węglarki. No była ostatnio tutaj interwencja pana premiera w rozmowie z panem premierem Łotwy, żeby to jakoś zmienić, żeby te węglarki mogły przez Białoruś, Białoruś się na to zgadza, ten węgiel do Polski wieźć, a to dla nas jest najwygodniejsze, bo najwięcej tych urządzeń do sortowania jest właśnie na wschodniej granicy, bo tam przychodził ten węgiel z Rosji. Krótko mówiąc, czynimy wszystko, co można uczynić, żeby... Proszę Państwa, jakim trzeba być podłym człowiekiem? Jaki wskaźnik chamstwa wykazywać, żeby dzisiaj, zwróćcie na to uwagę, czyli obecna władza zwróciła się do pana prezydenta Aleksandra Łukaszenki, do państwa białoruskiego, które tępi, które pluje, opluwa, o to, żeby Republika Białoruska udostępniła tory i logistykę po stronie białoruskiej, bo po polskiej jest, bo ze względu na to przed chwilą pan prezes przecież mówił, bo to jest jedyne realne rozwiązanie. Innych rozwiązań nie ma, żeby dostarczyć węgiel na teren Rzeczpospolitej. I popatrzcie, to mapa XVII wieku, ale nic się nie zmieniło. Tutaj mówimy o Windawa, to jest to, co tam próbował Kaczyński opowiedzieć, ale mu się pomyliło, Zatoka Ryska, Ryga, i stąd pójdzie do Witebska. Witebsk, przypominam, obecnie jest na terenie Republiki, tu Łotwa, do Witebsk na terenie Republiki Białoruskiej i wówczas do granicy polskiej, tak? Czyli w tym wypadku, popatrzcie, walczą z Białorusią, budują płoty, tak? Plują na Białoruś. A dzisiaj opowiada ten człowiek, który nie ma żadnego honoru, że zwrócili się do Republiki Białoruskiej, Białoruś wyraziła zgodę, tak? Za co? Za to, że jak bydło nas traktują na granicy polsko-białoruskiej, tak? Polaków, Białorusinów, 5 przejść zamknęli. Polska strona ten rząd, tak?
urzędnicy, celnicy i Straż Graniczna najgorszy sort się zachowują, tak? Ponieważ jakieś procedury, jeden po trzy, cztery razy, po kilkanaście nawet dzisiaj już dni dochodzi, że na tej granicy stoimy, tak? Bo oni procedury, bo przerwy jakieś sobie, wszystko jest celowe. I ci ludzie dzisiaj śmią bezczelni wystąpić do pana prezydenta Republiki Białoruskiej o to, żeby udostępnić im tory, żeby udostępnić im możliwość przejazdu z węglem, bo rozwalili polskie kopalnie, okradli, wywalają niesamowite nasze pieniądze, bo zobaczcie, przecież to Morze Bałtyckie, to gdzieś z Australii, nie wiadomo gdzie płynie, płynie musi tutaj tego, a tu węgiel na Śląsku się znajduje, no nie? Potężne koszty, nie zdajemy sobie nawet sprawy, bawią się, okradają nas Polaków i dzisiaj Republika Białoruska ma im udostępnić swoją sieć kolejową, żeby co? Żeby oni mogli dalej nas okradać, tak? Żeby mogli może z Jankesami nas wyżynać, żeby ten reżim warszawski, to Republika Białoruska, prezydent Aleksander Łukaszenko ma utrzymywać ten reżim warszawski? Przeciwko nam, przeciwko Polakom? I dzisiaj im to nie przeszkadza, tak? Nikt o tym nie dyskutuje. Nagle Białoruś kochają, jest dobra, tak? Takiego chamstwa w polityce to dawno nie było. No czy ktoś to widział? No jakieś minimum zasad. Dzisiaj tak, widzimy, że ten reżim obecny, warszawski, który pluje na Białoruś, tak? Nie uznaje prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Opowiada, że na Białorusi jest dyktatura i reżim, tak? I on dzisiaj chce uzyskać tą pomoc, żeby dalej mógł przetrwać, żeby dalej nas gnębić. Nie, kochani, tak być nie może. Trzeba ponieść konsekwencje. Bo jeżeli tutaj Republika Białoruska wspomoże ten reżim warszawski, to oni będą mieli jeszcze kolejny możliwości, kolejny czas, żebyście państwo jako naród nie zmądrzeli. Trzeba zmądrzeć. Trzeba z tą władzą się rozliczyć. Nie ukrywam, że osobiście w poniedziałek zarówno do Charge d'Affaires ambasady Republiki Białoruskiej, bo nie ma ambasadora, wystosuję pismo, no bo może do końca administracja sobie, jeżeli faktycznie wyraziła zgodę Republiki Białoruskiej na coś takiego, za takie atakowanie, tak? Ja już państwa białoruskiego, a z drugiej strony narodu polskiego. I temu reżimowi wspomagać, następnie do konsula generalnego Republiki Białoruskiej o interwencję i także bezpośrednio do administracji pana prezydenta Aleksandra Łukaszenki z protestem o zakaz, broń Boże, Republika Białoruska nie wchodzi w coś takiego, żeby temu reżimowi podtrzymywać reżim warszawski, żeby niszczył nas, Polaków, Białorusinów, może wojnę, tak? I później z Jankesami jeszcze nas mordował. No naprawdę. I popatrzcie, jak oni są bezczelni. Jak państwa robią, jak cynicznie z państwem postępują. Jak państwa ogłupiają. Nagle Białoruś pokochali, tak? Bo im się pod dupką pali, tak? No nie, kochani, tak być nie może. Mam nadzieję, że władze Republiki Białoruskiej nigdy nie będą wspomagać reżimu warszawskiego, który niszczy Polskę i Polaków.